Piąta ligowa wygrana, szósta kolejna, siódmy mecz ze strzeloną bramką, 25 bramek strzelonych, tylko 3 stracone. Jak Widzew poradził sobie po kanonadzie w Konstantynowie? Siadaczka. Uwolnił się spod opieki obrońcy, podaje na pole karne, tu szarpa, główka, gol! 2-1. Smolarek. Wypuścił Grębosza, Grębosz na doskonałej pozycji, na wysokości pola karnego, tuż przy linii końcowej boiska, dośrodkowanie, jest braga, główka i gol! Gol! Jest pan w stanie dzisiaj strzelić bramkę Legii? Jakbym nie był, to bym nie wychodził na boisko. Z jakim zostawieniem byś myślał na mecz? Chciałbym wygrać po prostu, teraz wszędzie Widzę, zdoła przeprowadzić akcję, sprytnie sobie poradził Cicko i teraz pędzi on, a po prawej stronie Dębiński, przydałoby się podanie do Dębińskiego, nie, Cicko próbuje zaskoczyć Wojna i gol! Witam Was bardzo serdecznie, to jest RTS, rozmowy tylko sportowe, 3 września 2017 rok. Ja jestem Pablo, a razem ze mną jest bloger Casual V, siema Witek. Cześć Pablo, rozumiem, że czytałeś komentarze na YouTube. Czytałem, trzeba czytać komentarze, trzeba się edukować, trzeba się poprawiać, trzeba być lepszym, po prostu widzewski charakter zobowiązuje. W najgorszym wypadku, jak będziemy mieli dużo hejterów, to skorzystamy z porady świętej pamięci pana Pawła, który pracował w Weszło. Aha, rozumiem, o czym mowa. No to jak mecz? W moim odczuciu bardzo słaby mecz, wygraliśmy na wielkim farcie, wrzuciłem na Twittera ankietę dotyczącą najlepszego gracza meczu, pojawiają się informacje, że był nim Adam Radwański, to była moja pierwsza myśl, Adam Radwański, natomiast obejrzałem mecz dwukrotnie, no i zmieniłem zdanie, będzie nim Patryk Wolański, kropka. Naprawdę mecz się nie podobał? Myślisz, absolutnie że słabo? Się nie podobał. Był totalny chaos, był defensywnie byliśmy bardzo słabi, w linii pomocy byliśmy również słabi. Wygraną zawdzięczamy moim zdaniem świetnej obronie Wolańskiego w wielu momentach, ale oraz bardzo słabej obronie bramkarza Legii. No to powiem Ci szczerze, że jeżeli mamy wygrywać po słabym meczu z rezerwami Legii, czyli z jedną z drużyn, która ma walczyć o awans, to ja to biorę taki sezon. To już nie będzie na dzień matki awansu, tylko będzie na dzień dziecka. No dobrze, ale to tobie mecz się podobał? Mecz był inny niż dotychczasowe. Z Sokołem Aleksandrów, Sokół Aleksandrów to była najlepsza ekipa do wczoraj. No i wczoraj graliśmy z Legią, która grała poukładany futbol. I wiesz, to był mecz bardzo otwarty. Taki wiesz, cios za cios. My strzelaliśmy bramki, też oddawaliśmy jakieś tam strzały. Faktycznie Legia oprócz bramki, którą strzeliła, to mogła jeszcze strzelić trzy bramki. I dzięki Patrykowi wygraliśmy ten mecz. Ale czy zagraliśmy słabo? No nie sądzę. Legia nas nie zdominowała. Wielokrotnie my siedzieliśmy na połowie Legii Warszawa. Moim zdaniem dobry mecz. Dobry mecz. Nie mówię, że Widzew zagrał bardzo dobrze, ale zagrał na tyle dobrze, żeby pokonać rezerwy Legii Warszawa. I ja jestem zadowolony. Może nie, no nie był to taki super mecz jak poprzednie, ale jak na wyjeździe, weź pod uwagę wyjazdy. Jakie mamy wyjazdy? Zagraliśmy no dobrze, ale ja mam teraz pytanie, ponieważ ja rozumiem, piłka nożna jest takim sportem, że jak popatrzymy na ten wynik za kilka miesięcy, za kilka lat, to w ogóle nikt nie będzie pamiętał o stylu. Mówimy, że znaczy wiele osób w internecie pisze, że to był ekstra klasowy poziom. No, daleki jestem od tego, chociaż niedawno Krzysztof Stanowski opowiadał na Twitterze o Widzewie, że 16 tysięcy ludzi gra z pierwszej piłki, wrzutki w pole karne, no niczym ekstra klasa. Jeden z twitterowych followersów zapytał się go, czy to jest niemożliwe, że pan Krzysztof Stanowski chwali Widzew. On mówił akurat, kiedy chwalić trzeba, to trzeba, aczkolwiek to nie jest pochwała Widzewa, tylko słabość ekstra klasy.
Jestem, znaczy powiem tak, no nie chcę być adwokatem diabła, natomiast w moim odczuciu, jeżeli legioniści mieliby lepiej ustawione tak zwane celowniki wczoraj, no to nie moglibyśmy się cieszyć z trzech punktów. Mówię tutaj o Wolańskim. Wiem, że wiele osób wytypowało numer 98 na widzewskiej koszulce jako pana piłkarza, gracza meczu. Natomiast w moim odczuciu jest to Patryk Wolański. No tyle obronionych strzałów w 12 minucie, chyba dwa razy ratował nam skórę. No w drugiej połowie też dużo, dużo strzałów, ciężkie sytuacje do wybronienia. No dzięki niemu tylko jesteśmy w stanie wywieźć 3 punkty. Dodatkowo chcę powiedzieć, że silny pressing Legii powodował, że nie mogliśmy spokojnie wyprowadzać piłki z boków obrony, czy w ogóle z obrony. Były to długie piłki grane na naszych napastników. Oni tracili te piłki. Oczywiście czasami tam była jakaś przebitka i było wolne pole. Natomiast no, legioniści moim zdaniem zagrali nieźle. Ja wiem, że trener Legii powiedział, że jest zadowolony z ich postawy mimo przegranego meczu. Natomiast ja jestem bardzo daleki od tego, że Widzew zagrał dobry mecz. No tu się nie zgodzimy. Moim zdaniem. Słucham? Na tym właśnie polega siła podcastu, że nie możemy się cały czas klepać po plecy. No tak, ale też nie róbmy tego, wiesz, na siłę, no bo moim zdaniem zagraliśmy dobre spotkanie. Tak mówię. Obie drużyny. Nasz pressing był lepszy, moim zdaniem. Nasz no, pressing... szczególnie Sylwestrzaka. A nie o to mi chodzi. Nasz pressing, to mi się podoba ostatnio w pressingu Widzewa, że jeżeli my robimy pressing, atakujemy obrońców czy pomocników drużyny przeciwnej, i tak było też wczoraj, to robimy, czasem gramy faul, ale ten faul po prostu wybija przeciwnika z rytmu. I wczoraj, fakt, dużo było tych granych długich piłek, nasz Świderski więcej tam taranował niż strzelał na bramkę, tak szczerze powiedziawszy. Miał dużo tych fizycznych takich pojedynków, ale ogólnie zagraliśmy dobrze. Fajny pojedynek tego Japończyka w środku, Radwański też się wyróżniał. Moim zdaniem dobry pojedynek obu drużyn. Nie wiem, czy wygraliśmy zasłużenie, ale graliśmy na wyjeździe. Legia nas nie zepchnęła do defensywy. Były fragmenty, kiedy my przy drugiej bramce, to chyba z 2 minuty byliśmy na połowie Legii, klepaliśmy, zakończyliśmy golem, więc to mi się podoba. Fakt, początek nie był za ciekawy i te dwie akcje, co Patryk obronił, no to zadecydowało w zasadzie o tym, jak ten mecz wyglądał, bo jeżeli byśmy dostali 2 bramki w pierwszych tam 12 minutach, to byłoby ciężko, a tak to nawet Michalski przed tym golem wyglądał dosyć słabo, bo też miał takie fizyczne pojedynki z legionistami i dopiero po tym strzale, jak się odkleiło do obrońcy, no to zrobił to, na co wszyscy w Łodzi czekają. No tak jak mówię, mecz dobry, wynik bardzo dobry. Okazuje się, że przez bardzo długi czas nie potrafiliśmy pokonać Legii. Teraz kolejne 2 mecze udało się. Chciałem się zapytać, Legia miała być naszym największym rywalem w boju o drugą ligę. Wiem, że wczorajszy, wynik niczego jeszcze nie przesądza. Czy myślisz, że to Legia jest największym rywalem Widzewa? Może Sokół, Legia, a może sam Widzew jest swoim największym rywalem? Największym rywalem będą właśnie te 3 drużyny. Tak mi się wydaje, że Legia, Sokół i Legia. Zobaczymy. Sokół grał chyba najtrudniejsze spotkania, ale Widzew też w zasadzie grał trudne spotkania, bo grał z Sokołem i z Legią. Ale tak mi się wydaje, ta trójka to będzie w czubie. Ale mimo wszystko jesteśmy może nie stuprocentowo pewni awansu, no bo nie możemy być, ale awansujemy my na 100% mimo wszystko. Nie ma innej możliwości, ja tego nie widzę. Widzę, jest najlepszy, wzmocnił się, jest 3. drużyną zeszłego sezonu. Jednej drużyny już nie ma, druga drużyna została bardzo osłabiona, ale też bardzo dobrze gra Finish Parkiet. Więc mimo wszystko tam będą starali się coś tam, nie wiem, skrobać nas po piętach, ale nie dadzą rady po prostu. Nie dadzą rady, za dobrze to wygląda. Rozumiem, że w momencie, kiedy byśmy zajęli 2. miejsce, ściągamy z UKS-u dyrektora sportowego, który jednak pomoże nam w awansie do kolejnej ligi.
Nie, ja nie lubię tego pana, więc prosiłbym go nie ściągać. On już był u nas chyba, Tak, bramkarze, czy substytuta? on chyba był jak ustawowy, prawda? Tak, futbol, no tak. W najbliższym czasie, no dobra, powiem. Ale To kto mam teraz najlepszy? pytanie. Ty powiedziałeś, że najlepszy, a ja nie powiedziałem, kto był najlepszy. I kto najgorszy? No, dla mnie Woloński był najlepszy, dla ciebie? No dla mnie, znowu ja jestem taki mało konkretny, bo dla mnie Wolański albo Radwański. Radwański asysta, gol i dobry mecz. Podoba mi się u Radwańskiego strzy w ślizgi, konkretne zatrzymanie szybkich wyjść Legii. No ale znowu nie docenić Patryka. Nie, dobra, Wolański najlepszy. Wolański najlepszy na boisku, a tuż za nim w zasadzie o pół kroku Radwański. A najgorszy? Pozwolę po raz kolejny nie zgodzić z tobą. Myślę, że to nie pół kroku, a myślę, że to były jakieś kroki milowe i przynajmniej dwa. Tutaj, jeżeli chodzi o Patryka Wolańskiego, być może musiałbym trzeci raz zobaczyć mecz, ale oprócz tego strzału, który wyleciał mu z rąk, ale myślę, że tutaj chodziło o wiatr, o którym wyczytałem po meczowym wywiadzie. Adam Radwański miał bardzo duże problemy w środku pola. Ja rozumiem, że gra 11 zawodników i zaczynamy bronić od napastnika. Natomiast bardzo źle wyglądała jego współpraca z drugim pomocnikiem. Były wielkie luki w pomocy. W związku z tym, dlatego Patryk Wolański musiał, tak jak mówię, ratować nam skórę. Tak jak to jest moje zdanie, nie wycofam się z niego do kolejnego meczu, który już jest w piątek. Ale to było właśnie dziwne, Natomiast sorry, ci przerwę. To nie właśnie ma było problemu. dziwne, że prowadziliśmy 2-1 i nawet tak wewnętrznie myślałem, dobra, to teraz cofnijmy się, zagrajmy z kontry i czekajmy po prostu, co się wydarzy. A widzę, dalej grał taki cios za cios, grał wysoko. Kazimierowicz sądziłem, że będzie jako defensywny tuż przed środkowymi naszymi obrońcami, a on gdzieś zapędzał się do przodu. Dlatego też właśnie robiła się taka duża luka. To mnie zaskoczyło w zasadzie. Myślałem, że będziemy bronili wyniku, a to bronienie było takie cios za cios, dosyć ryzykowne. No ale dobrze się skończyło i lecimy dalej z kolejnym wątkiem. Bo piłka nożna to emocje. Chciałbym się ciebie zapytać o następującą rzecz. Kiedy według ciebie zostanie przerwana seria wygranych meczów Widzewa? Czy myślisz, że to będzie mecz z finisz parkietem 1 października? Z Finiszem gramy na wieżę. O, nie pamiętam. Tak, wydaje mi się, że tak. No to szczerze powiedziawszy, to nie ma znaczenia, z kim gramy, czy gramy na wyjeździe, czy gramy u siebie, bo Sokół pchnięty, Legia pchnięta. Kogo mamy się bać? Ciężko powiedzieć. Zobaczymy, Siebie? jak z kontuzjami będzie, jak będzie z kartkami, bo jeżeli teraz dobra gra Radwańskiego przynosi wyniki, to ciekawe, jeżeli on się wykartkuje albo złapie jakąś kontuzję, jak to będzie wyglądało. I jak po prostu ten materiał ludzki wytrzyma pracę ze Smudą, bo jak wszyscy wiemy, Smuda lubi zajechać zawodników. No ja ciekaw jestem, jak wyglądają zawodnicy na poziomie czwartej ligi, trzeciej ligi, w porównaniu do tego, jak byli jeżdżeni swego czasu piłkarze w ekstraklasie, jak Smuda ich prowadził, a wszyscy wiemy, że ciężko mieli po sezonie, no byli wykończeni, więc ciekawe, jak chłopaki wytrzymają teraz. Dokładnie, ostatnio gdzieś umknął, gdzieś mignął mi artykuł o tym, że jeden z których z piłkarzy Witewa dosyć enigmatycznie mówił, ale tak jak mówię, mignął mi tylko artykuł, headline o tym, że piłkarze Widzewa po prostu czuli się po całym sezonie, nie mieli dosłownie siły. To dosłownie o tym samym sobie pomyślałem, co ty. Dodatkowo po raz pierwszy w dniu dzisiejszym pojawiła się informacja prasowa o wzmocnieniach Widzewa. No zobaczymy. Wiem, że to jest trochę mieszania tutaj, natomiast jeszcze chciałem wspomnieć o pierwszym meczu. Wygraliśmy dzięki dwóm pięknym golom, jednak nie wiem, czy zgodzi się ze mną, bramkarz Legii mógł chyba zachować się lepiej. Mówi się, że nie ma bramek nie do obrony, tylko bramkarz powinien inaczej się ustawić. Ja jednak muszę wspomnieć o dwóch bramkach, które zrobiły na mnie wielkie wrażenie i chyba nie można było ich obronić. Pierwszy to Robert Carlos z Francji w 1998 roku, kiedy wziął rozbieg z linii środkowej, strzelił, zaprzeczył prawom fizyki, a drugi to Piotr Szarpak z Legią.
No są bramki, których się nie wybroni. Są. No pamiętam tą Carlosa, pamiętam Szarpaka. Siadaczki też chyba by nikt nie wybronił. Millera też. Z derby? Tak, tak, tak. Na UKS-ie, no dobra bramka. No właśnie, ale czy zgodzi się ze mną, że bramka w krótki róg to jednak obciąża bramkarza i to, co zrobił Radwański przy drugiej bramce, w moim odczuciu to niemalże strzał w środek bramki. Bramka był po prostu źle ustawiony. Bramka no i to druga na 2-1 Radwańskiego mi przypominała i nasuwa mi takie pamięci wiele bramek, które... To jest niezbędne? Nie, wiele bramek, które padają w drużynach do lat tam 15-16, że bramkarz nie jest jeszcze wysoki. Tak, bramkarz nie jest jeszcze wysoki, to po prostu strzelamy wysoko. No dobrze, to czy zgodzisz się ze mną w związku z tym, bo tak muszę cię pomęczyć, że jednak przy lepszym ustawieniu bramkarza te bramki nie powinny mieć miejsca? No ale wiesz, piłka jest grą błędów, więc no cóż, no. Ja się... No może mógł wybronić, no ale to nie jest mój problem, nie jest twój, nie jest nasz problem tego, że Legia Warszawa w rezerwach ma takiego bramkarza, jakiego ma. Wygraliśmy... No to się zgadza. Wygraliśmy, moim zdaniem. Mówiąc o tym, że piłka jest grą błędów, chciałbym wrócić do najsłabszego ogniwa w Widzewie. Ja pozwolę sobie powiedzieć, że jest to Sylwestrzak po raz kolejny. A ja powiem, że Pigiel. Kolejny raz. Okej. Okay. Ja wytłumaczę się, dlaczego w 12 minucie to ja, gdybym był trenerem, nie jestem trenerem, a natomiast gdybym był, to zastanawiałbym się bardzo mocno nad zmianą. W ciągu jednej minuty trzy bardzo złe interwencje, które mogły doprowadzić do straty gola. Oczywiście byłby to tylko jeden gol. Natomiast dzięki Sylwestrzakowi Wolański poprawił bardzo swoją notę. Ja nie wiem, czy to jest jakaś komitywa, że jeden pracuje na notę drugiego. Natomiast po raz kolejny pokaz, to jest kolejny mecz, kiedy to jest najsłabszy zawodnik. Ja jestem daleki od tego, że ten zawodnik powinien nie grać już u nas. Nie pamiętam, gdzie ostatnio czytałem artykuł o tym, że powinno się zawodnikiem grać. Być może właśnie to było po raz kolejny weszło. Była historia Janasa i Lewandowskiego, który żony przez pierwszą rundę jesienną, a na wcześniej drugiej rundy był najlepszym zawodnikiem, a później bardzo mocno przyczynił się do awansu Legii do Ligi Mistrzów. Ja przepraszam, że tak mówię o Legii, ale właśnie to jest przykład, że wiara w zawodnika jest dosyć ważna, natomiast też chcę powiedzieć, że wiara wiarą, natomiast też musimy wymagać od naszych zawodników i chciałbym, żeby to był tak silny zawodnik, jak jego partner z obrony. No, czyli wniosek jest taki, że Pigiel i Sylwestrzak grają do czerwca w pierwszym składzie. Smuda mówi o Piglu, że to jest młodzieżowiec, mam bardzo duży potencjał i z niego być może będą ludzie. Życzę temu zawodnikowi jak najlepiej, tylko martwi mnie to, jaki poziom reprezentuje Rakowski i że nie jest wpuszczane, wiesz, teraz, żeby się ograć i jak słabo musi zagrać Pigiel, żeby nie zagrać w kolejnym meczu. Bo to, że gramy dalej zawodnikiem... No rzeczywiście, jest to dobre pytanie. No bo to, że gramy zawodnikiem, czemu coś nie wyjdzie, to wiadomo, nikt nie jest doskonały, każdy popełnia błędy, szczególnie jak jest się młodym zawodnikiem, to nie można wymagać tego samego, co od doświadczonego zawodnika, ale no jak słabo mogę grać, gdzie jest ta granica i bo to, że wspieramy jednego zawodnika, co tydzień nim gramy, to jest jedno, ale też chodzi o tego zawodnika, który jest na ławce rezerwowych. Jak on ma się czuć? Czy on już powinien się spakować, gadać ze swoim jakimś menadżerem, agentem, żeby mi szukał innej drużyny? Bo na miejscu Rakowskiego, no to nie wiem. Nie wiem, jak on się prezentuje na treningach, ale dziwi mnie ta sytuacja. Pablo, w następny mecz w piątek, dziwna pora, nie sobota, jest to ukłon strony miasta, nie strony miasta, jest to ukłon Rady Zarządu Miasta naszego Łodzi. Będzie na Widzewie mecz rugby. Jak w ogóle wyobrażasz, widzisz tą współpracę Łodzi i przygotowania meczów Widzewa z powodów innych sportowych?
Ja chodziłem na rugby, na górniczą i lubię ten sport i fajne towarzystwo było na górniczej. To tak a propos rugby i sądzę, że powinno być oddzielne boisko, oddzielny stadion, bo jak już wszystkim budują, to wiesz, i to zawodnicy rugby też powinni mieć swój stadion i fajnie jakby to była górnicza, ale tam też mają problem ze swoim klubem, tam są jakieś kwasy w budowlanych, więc to jest jedno. Jak idzie współpraca? Mówimy, że mamy tu reprezentację rugby, teraz się orientuję. Słucham? Będzie to mecz reprezentacji rugby. No, a tutaj mamy mecz reprezentacji. Fajnie jest, jak mecz jest rozgrywany na widzewie, bo to jest dobry, może nie chwyt marketingowy, ale jest to dobre posunięcie. Z drugiej strony, jeżeli są jakieś wymagania dotyczące murawy i są jakieś ograniczenia, to no nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żeby gościć rugbystów, którzy no zaorzą naszą piękną, zieloną trawę. Więc a w ogóle no nie wiem, kto wpada na pomysł, czy to jest, no nie, to jest decyzja, jak się nazywa ten organ miejski? Makis? Makis? Makisu, tak? Makisu, tak. Makis. To co, Pantrela? Tak, tylko, czy Pantrela ma jakąś funkcję? Wszystko rozumiem. Pantrela ma funkcję w Makisie? Przepraszam? Czy Pantrela? Tomasz Trela ma jakąś funkcję? Nie wiem, bo myślę, że takie pytania należy kierować do naszych widzieckich radnych, gdzie jest mi ciężko powiedzieć. Rzeczywiście pojawiła się informacja o zmianie, wymianie murawy. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy ogłoszono informację, że rugbyści będą grali na widzewie. Mam mieszane uczucia, ale rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, uważam, że to jest świetna rzecz i świetna promocja Łodzi Widzewa. Wracając do samej marki Widzewa, jak będziesz na stadionie, jak wejdziesz już wewnątrz, zobaczysz, jak ten stadion jest pusty. Myślałem na temat, w jaki sposób można ozdobić go tak, żeby rzeczywiście był stadionem widzewskim. Ja po raz kolejny powiem, że rozumiem, że stadion nie należy do Widzewa, natomiast rozumiem, że Widzew no nie płaci za niego, dlatego że te pieniądze są przesyłane z miasta Łodzi na konto Widzewa. Widzew później wysyła te pieniądze do Makisu, więc tak naprawdę on użytkuje go za darmo. Tutaj są różne projekty, jak ozdobić stadion Widzewa na zewnątrz. Zastanawiam się, jak ozdobić go od wewnątrz. Myślę, że można zrobić to samo, co kluby angielskie robią. Po prostu wstawić grafiki trofeów, grafiki osób, które reprezentowały Widzewa. W ten sposób właśnie można nadać spersonifikowany, tak chyba taki jest wyraz, kształt temu stadionowi. Natomiast mam problem z rugbystami, którzy rozgrywają mecze. Pamiętam pierwsze wywiady prasowe, kiedy rugbyści zapewniali, że murawa będzie nienaruszona, przecież to jest tylko rugby. No, ja mniej więcej wiem, jak wyglądała murawa po rugbystach. Hal miało w ubiegłym sezonie bardzo duży problem, ponieważ piłkarze i rugbyści rozgrywają mecze na tym samym stadionie i menadżer Hal, który objął drużynę Tygrysów, no, miał ochronić ich przed spadkiem, powiedział, że wiele rzeczy musi się zmienić w klubie Hal, żeby ten klub utrzymał się w Premier. Jedną z tych rzeczy, jedną z taką najważniejszych rzeczy było właśnie uniemożliwienie rugbystom granie na stadionie Hal. On powiedział, że ta murawa, która zostawała po rugbystach, to nadawała się do wszystkiego, ale nie do gry w piłkę. W związku z tym Hal, ja nie chcę mówić, czy oni mieli zawodników do gry w piłkę, czy do po prostu kick and run. Doszło do sytuacji, kiedy po prostu trener nie mógł przeprowadzić zajęć technicznych, ponieważ piłka skakała na wysokości drugiego piętra. No tak, taki był stan murawy. No i dlatego wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem będzie to, żeby jednak jakieś pieniądze szły na górniczą i budować, czy zrobić boiska, na których oni mogą tam grać, albo fantastyczne miejsce jest do rugby i naprawdę jest dobra murawa przy Alei Unii i niech po prostu sobie tam zagrają. Właśnie, dlaczego tam nie grają tych meczów reprezentacji? Bo przecież tyle kasy wpompowano w tamten stadion. Ciekawi mnie, dlaczego akurat jest na widzenie.
Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie nie mieści się w nazwie naszego podcastu, ponieważ rozmawiamy tylko o sporcie, a nie o polityce, więc myślę, że tu powinna być taka gruba kreska, która odcina jeden temat od drugiego. Pablo, ja wiem, że ty wybierasz się teraz niebawem do Łodzi. Rozumiem, że portfel jest naszykowany. Ja osobiście, będąc w Łodzi, kupiłem koszulkę Widzewa. Niestety nie żółtą, ponieważ nie było moich rozmiarów. Dziwna jest ta rozmiarówka w ogóle. Dla mnie to była 3XL. Ja lubię jeść, lubię pić. Natomiast nigdy nie spodziewałem się, że taka przykrość spotka mnie z najbardziej ukochanej instytucji w postaci Widzewa, że będę musiał nosić 3XL. Natomiast moje pytanie jest takie. Portfel naszykowany, 8.09 otwiera się sklep Widzewa. Brakuje mi promocji tego całego eventu, natomiast rozumiem, że ty wykupisz połowę sklepu. No będę pierwszy przy drzwiach, ciekawe, o której jest otwarcie uroczyste, ale postaram się być tam, może coś nagram, jakiś materiał, zapytam się, czy się podoba sklepik. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, czy to będzie na poziomie, bo na razie to był tylko, z tego co pamiętam z zeszłego sezonu, to był stolik i tak słabo, więc mam nadzieję, że teraz będzie wyglądało przepraszam, to fajnie. Przepraszam, że przerwę tutaj. Byłem w środku, rzeczywiście. Niepokojące dla mnie jest to, że promocja Widzewa przez bardzo długi czas wyglądała chałupniczo. Wiele rzeczy było wystawionych na wieszaczkach, na ladzie, kiedy wchodziło się na stadion. Wyglądało to bardzo nieapetycznie. Myślę, że można było to zrobić w wiele innych sposobów. Natomiast rozumiem, że gawędź łódzka kupi wszystko. Przeszkadza mi to. Tutaj, tak jak już powiedziałem, propos otwarcia sklepiku Widzewa jest brak jakiejkolwiek promocji tego eventu. Wiele osób, które prowadzi social media, mówi, żeby dokumentować i jeszcze raz dokumentować. Jest to tak samo ważne jak lokacja w obiektach handlowych. I przeszkadza mi to. Ja wiele osób mi mówi, no tak, ale mamy mało ludzi do pracy. No to co z tego? No ludzie, no przecież to jest Widzew. Wielu osobom zależy na tym, żeby ten Widzew był wielki. Zależy na tym, żeby ten Widzew był bogaty. Wiele osób zostawia bardzo dużo pieniędzy w Widzewie. A wiele osób po prostu też wchodzi na Widzew, żeby zobaczyć, co się dzieje tak codziennie. I naprawdę dla mnie, ja tam byłem, akurat przyjeżdżałem dzień wcześniej, chyba przed meczem z Ełkiem. Wszedłem, zobaczyłem, panowie wykładali płytki. Jest to mały obiekt, natomiast zakładam, że będzie wyglądał bardzo schludnie i będzie łakomym kąskiem dla widzewskich kibiców. Natomiast tak jak mówię, przeszkadza mi fakt, że osoby, które prowadzą ten dział marketingu cyfrowego, nie prowadzą kartoteki postępów, tak żebyśmy mogli zobaczyć, jak to wszystko się rozwija i jak Widzew staje się coraz lepszym klubem. Sądzę, że za tydzień będzie zrobiony taki, wiesz, fotorelacja, jak wyglądał sklepik kiedyś, jak wygląda teraz i jak będzie wyglądał za tydzień, bo już będzie to otwarcie, mam nadzieję, że ktoś słyszy, bo pamiętam, że jak się odezwaliśmy o programie meczowym i o tym, no, i o stowarzyszeniu Tylko Widzew, no to coś się ruszyło. Nie to, że to nasza zasługa, ale może warto właśnie mówić głośno, artykułować, co można robić lepiej, bo jeżeli... w myśl tej zasady mówisz, myślisz, masz. Ja myślałem, że to jest efekt tysięcznej małpy. Wiesz, co to jest? Co to jest? Efekt tysięcznej małpy to jest taki eksperyment był przeprowadzony, gdzie małpy, o ile dobrze kojarzę, małpy myły ziemniaki i okazało się, że małpy na sąsiedniej wyspie, które nigdy nie miały ze sobą kontaktu, zaczęły robić to samo. Nie wiem, ile jest w tym prawda, ale gdzieś nieraz, nie dwa, często dochodzi do sytuacji, że ludzie wpadają na podobne pomysły, czy patentują podobne rzeczy i może to jest ta sama zasada, że my o czymś myślimy i ktoś w klubie wpada na te same rzeczy. Ja nie uzurpuję sobie prawa do wyłączności na pomysły. Cieszę się, że to się posuwa do przodu, bo naprawdę chcę silnego Widzewa. Myślę chyba, że wszyscy tego chcemy. Natomiast tak jak mówię, wrócę do meritum.
Przeszkadza mi to, że to jest tak odłożone, że jest w moim odczuciu, nie ma żadnego planu, nie ma żadnej strategii. Tutaj teraz już wytaczam ciężkie działa. Po raz kolejny mogę powiedzieć, że ja nie wiem, jakim Widzew jest klubem. Ja nie wiem, jaki jest plan na ten klub. Ja w działaniach, które otrzymuję z mediów cyfrowych, a ja nie mam kontaktu z klubem tak na co dzień, mieszkam daleko od Łodzi i od Widzewa, ja naprawdę nie wiem. Dla mnie to jest wielka sinusoida, nie ma spójnego przekazu. No i to będzie chyba wszystko, bo nie będę dalej wylewał swoich żali. A co ci się podobało? Co ci się podobało, jak byłeś ostatnio? Oprócz atmosfery na meczu. Tak. Atmosfera. Ale oprócz atmosfery? I poznałem pana Sapotę, przekazaliśmy sobie informacje, więc być może gdzieś te moje pomysły trafią dalej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mm-hmm. No to co, lecimy z angielskimi klimatami? Zapomniałem tylko ostatnią rzecz powiedzieć, że o ile dobrze się orientuję, w środę będziemy grali ze Stalą Głowną w Okręgowym Pucharze Polski. To mecz jest 6 września o godzinie 16:30. W dwóch wcześniejszych meczach wygraliśmy 5-0 na wyjeździe i 5-1 w domu. Więc myślę, że co myślisz, będziemy spodziewać się gradu goli? No oczywiście. Tak mi się wydaje, że no wiesz, oglądałem mecz w Konstantynowie. Aha. No i powiem szczerze, że no nie myślałem, że będzie aż taka duża różnica klasy po prostu, więc no wiem, że Stal Głowno to jest zupełnie co innego, że to jest drużyna. Chyba Andrzej Michalczuk prowadzi tam, albo pracuje, czy pracował w Stali Głowno. Nie wiem, natomiast rzeczywiście kojarzę, że był związek. W każdym razie liczę na brameczki, chłopaki muszą zacząć strzelać, ci co wchodzą z ławki rezerwowych, liczę na bramki. Tu wiesz, dobrze, zanim przejdziemy do Anglii, ostatnia rzecz, już naprawdę ostatnia. Wiesz, dlaczego talibowie pobili Rosjan w wojnie dawno temu? W Afganistanie? No cisza. No, to cisza, sobie cisza, myślę, dlaczego... Dlatego nie słyszeli z telewizji o potędze ruskiej, rosyjskiej, tak, o potędze rosyjskiej armii. I właśnie uważam, że mecz w Konstantynowie i daj Boże, strzelaninę w Stali Głowno można byłoby użyć jako materiału marketingowego, tak, że jak Widzew będzie wchodził na kolejne mecze, no to żeby chłopaki z przeciwnych teamów wiedzieli, że to idzie wielki Widzew, żeby mieli już galaretę w kolanach przed wyjściem na mecz. I właśnie dlatego takie porównanie. Tak jak mówię, myślę, że można to dobrze wykorzystać, tak żeby Widzewa już powoli zaczynał bano się ze względu na markę i Franciszka Skrzydła. A jak myślisz o Olimpii? Właśnie mecz w piątek, Olimpia Zambrów, czyli miała to być jedna z drużyn, która też będzie walczyła o awans, bo to jest Spadkowicz, jeżeli dobrze kojarzę. Wiesz, ja dziękuję, że mi o tym powiedziałeś, bo po prostu nie wiedziałem o tym. Teraz powiem zupełnie na poważnie. Tak właśnie, takim klubem jest Olimpia Zambrów. Nie interesuje Widzew, wychodzę już coraz bardziej ze strategii smudy, że interesuje się Widzewem, a nie przeciwnikami. Rozumiem, że 3 punkty i 3 bramki minimum, tak? Nie wiem, czy 3 bramki minimum, natomiast no, dzisiaj właśnie zadawałem wielokrotnie pytania, kiedy zostanie przerwana seria Widzewa i myślę, że to nie jest jeszcze ten mecz. No nie, no oczywiście, że to nie jest ten mecz. Ja sądzę, że w tym sezonie jest 17 meczów u siebie, więc ja liczę na 51 punktów. 70 kilka punktów trzeba było do awansu w zeszłym roku, kiedy 3 drużyny dosyć ostro walczyły do końca. 70, nie wiem, 8, 6 punktów potrzeba było do awansu. Więc jeżeli my zdobędziemy 51 punktów u siebie, to nam braknie 25 na wyjazdach. Już zrobiliśmy 6. Tak, ja liczę na komplet, na niepokonany zespół Widzewa w meczach u siebie. Z tego, co czytam w relacjach prasowych, piłkarzom Widzewa powoli zaczyna docierać do nich mentalność smudy. Pojawiają się informacje, że piłkarze Widzewa liczą na to, dzięki swoim umiejętnościom i zaangażowaniu, że nie przegrają meczu do końca sezonu. Tak, sezonu. Więc tak trzeba myśleć.
No oczywiście, że tak. Tutaj całkowicie z tobą zgodzę, aczkolwiek rozumiem, że i ty, i ja uczestniczymy w dmuchaniu balonu zwanego niezwyciężony widzem. Aczkolwiek mam nadzieję, że tak będzie. To co, Anglia teraz? Anglia. Zostawiam ten topole tobie, ponieważ ja jestem w siódmym niebie, od kiedy Liverpool zakontraktował Ox Chamberlaina. Ja nie wiem, co Klopp mu obiecał. Obiecał mu to, że Ox będzie grał w środku pola. Raczej myślałem, że on będzie grał na tej samej pozycji, w której będzie grał, w której gra w Arsenalu, czyli także wahadłowego. Nie, wahadłowego prawego obrońcę. Natomiast no, zobaczymy. Liverpool oczywiście zakontraktował Keita z RB Leipzig, ale to dopiero od przyszłego sezonu. Jeżeli wciąż rozmawiamy o Liverpoolu, nie udało sprowadzić się sensownego środkowego obrońcy. Wszystkie fora Liverpoolu cieszą się z dokonanych transferów, natomiast uważają, że brak klasowego obrońcy, jakim jest Van Dijk, albo o nim mowa, no uderzy w zespół Kloppa bardzo mocno. Myślę, że rzeczywiście tak będzie. Dodatkowo zastanawiam się, jak to będzie na Pucharze Afryki, kiedy wyjedzie Salah, kiedy wyjedzie Keita, kiedy wyjedzie Mane. Coutinho oczywiście będzie już w Barcelonie albo kontuzjowany. Więc naprawdę mocno się zastanawiałem, jaka będzie historia i przyszłość Liverpoolu bez tych zawodników. Ten transfer z Arsenalu do Liverpoolu, to ja nie wiem, czy ten zawodnik jest jakimś wielkim wzmocnieniem. U Kloppa może będzie, ale przez ostatnie sezony to wcale się nie wyróżniał w Arsenalu. Nie wiem, czy... To samo było o Lalanie za Brendona Rodgersa. Jak patrzyłem, jak Lalana gra, to byłem pierwszym, który zrzucał się na różnych forach internetowych, żeby wysłać go do zupełnie innej ekipy. Natomiast okazało się, że przyszedł odpowiedni trener, który potrafi porozmawiać z zawodnikiem, przekazać mu swoje informacje, nakreślić, jak chciałby, żeby grał. Zobaczył jego mocne strony, wyeliminował słabe, czy ewentualnie tylko dał upust tym lepszym stronom. I być może będzie tak samo z Oxem Lane'em, tak jak mówię. Ja nie widzę w środka pola Oxa, bo tam jest Wijnaldum, jest Emre Can, który jest mocno łączony z Liverpoolem, przepraszam, z Juventusem. No jest Henderson, będzie Lallana. Jest Coutinho. No, zobaczymy, co z tym Coutinho będzie, tak? Bo ja z tego, co się orientuję, to gdzieś tam czytam to, że strzelił focha i nie wiadomo, czy będzie grał, czy nie będzie grał. Ciężko jest mi powiedzieć. Na razie, że Liverpool sobie radzi dobrze bez niego. Nie wiem, jak będzie z nim, czy w ogóle będzie z nim. Czy, chociaż może się okazać, że jest to jego sezon, taki sezon jak z Suarezem, kiedy rok później przychodził do Barcelony. Chciałbym, żeby zakończony był mistrzostwem, ale bez środkowego obrońcy myślę, że może być ciężko. Jakieś inne jeszcze ciekawe transfery tuż przed zamknięciem okna? No wiesz, Krychowiak w West Bromwich, czyli dosyć ciekawy transfer. Dobrze, że w ogóle złapał jakikolwiek klub. No i widać, że chyba chce się odbudować. Czy mu się to uda? Nie wiem. Przepraszam, West Brom i Krychowiak, myślę, że to może być dobre rozwiązanie. Tam jest Tony Pulis, który jednak lubi takich zawodników jak Krychowiak. Mamy do czynienia z siłowym, defensywnym futbolem. Dodatkowo pieniądze płaci Krychowiakowi Paris Saint-Germain. Ja nie wiem, ile zostało jeszcze kontraktu do końca. No, ja jako kibic mieszkający w Anglii, mający dostęp do Ligi Angielskiej, cieszę się z takiego rozwiązania. Ostatnio, będąc w Polsce, tuż przed wylotem, przechodziłem koło sieci produktów jubilerskich Kruk, gdzie Krychowiak pozował do zegarków i różnej biżuterii razem ze swoją lepszą połową. No i tak popatrzyłem na niego, tak pomyślałem, że zmienia Paryż na przedmieścia Birmingham, robotniczego miasta, i tak popatrzyłem do Krychowiak, jak ty mnie, chłopie, zaimponowałeś teraz. No, mnie to ciekawi, czy on się sprawdzi, bo ja nie wiem, jaką on ma formę, i brak formy u Krychowiaka
jest ciekawym tematem. Ciekawym będzie to, że będziemy mogli po prostu obserwować go w pojedynkach z dobrymi zespołami, gdzie będzie musiał naprawdę dobrze bronić i latać w tej obronie, w tej pomocy, sorry. No, myślę, że on będzie mocno odpowiedzialny za defensywę. No tak, tak, ale ciekawi mnie właśnie, jak on się sprawdzi. Fajnie, że przyszedł do Anglii, więc będziemy mogli rozmawiać trochę o Krychowiaku. Sądziłem, że Grosicki, nawet na Twitterze Hall już podziękował Grosickiemu, a okazało się, że zostaje w Hall. Czy wiesz coś? To ja ominąłem tą informację, z kolei widziałem tego tweeta Grosickiego, kiedy napisał 45 minut przy zamknięciu okna transferowego, że zostało właśnie jeszcze, został 3 kwadranse. Natomiast ktoś z zespołu odpowiedział mu: Grosik, nigdzie nie idziesz, ty już lepiej idź spać. Aha. Ja widziałem na Hall TV, fans, czy może na oficjalnym Hall, że przychodzi do Burnley, a później zero informacji potwierdzających ten transfer. W ogóle to całe okienko transferowe to jest takie szaleństwo. Wcale mi się to nie podoba. Powinno być według mnie tak, że zaczynają się rozgrywki, to jednak ten skarb kibica jest, wiesz, puszczany w świat, wszyscy wiedzą, na czym stoją, a teraz to jednak, moim zdaniem, to nawet nie jest gra zawodników, tylko wszystko tych agentów, którzy chcą przyłapać grube miliony, bo jeżeli ja słyszałem, że za transfer Pogby do Manchester United to 40 milionów szło do agentów? Kto bogatemu zabroni? No ja wiem, no. Ale najlepiej na tym zyskały wszystkie sensowności tych transferów. Chcę tylko powiedzieć, że no, jeżeli myślę, że miałoby to ręce i nogi, gdyby wszystkie zespoły w Europie zaczynały i kończyły w tym samym czasie. No jest to niemożliwe. Też wiele osób mówi, że czasami popełnia się błędy przy transferach i te kilka tygodni daje jeszcze ci możliwość na ewentualne skorygowanie składu. Ja rozumiem, śmieję się często z Arsenalu, chociaż życzę im jak najlepiej, że mają okno transferowe długie jak świat, po czym starają się dopinać transfery ostatniego dnia, no i dziwią się, że nie wychodzi. Ciężka, myślę, że wczoraj rozmawiałem z człowiekiem mocno zaangażowanym w Arsenal i mówi, że nie zdziwi się, jeżeli Arsenal zakończy sezon około 8-9 miejsca. Zadałem pytanie, no to Everton was wyprzedzi? On mówi tak, on nie liczy na jakikolwiek awans sportowy, nie liczy, tak jak mówię, na Ligę Mistrzów, liczy na szybkie odpadnięcie z Pucharu UEFA, zwanego obecnie Ligą Europy, no i uważa, przewiduje dosyć spore problemy kadrowe w przyszłym sezonie i w ogóle wypadnięcie Arsenalu z takiej, tej czołowej czwórki. Ciekawe, jak Everton sobie teraz poradzi z Wayne'em Rooney, który podobno został zatrzymany jadąc pod wpływem alkoholu, prowadząc auto jakiejś kobiety, a tą kobietą nie była jego żona. Nie, to ja myślę, że to była siostra. To po pierwsze, poza tym myślę, że to mogła być choroba filipińska. Więc tutaj rozumiem go. Oglądałeś Wilka z Wall Street? Tak. Pamiętasz ten moment, kiedy on jechał w swoim Lamborghini? No jechał bardzo powoli, żeby nie porysować. Dokładnie. I myślę, że tutaj miało to samo miejsce. Także no myślę, że jeżeli żona ewentualnie wyrzuci go z domu, chociaż... Ja nie podążam za tymi... Ale słuchaj, ja mu się nie dziwię, no facet, wiesz, po tylu latach wrócił na stare śmiecie, spotkał może jakąś, wiesz... Słyszałem to szkole. Dokładnie, która pożyczyła mu auto. Dokładnie tak, dokładnie. No dobrze, to co, kończymy chyba powolutku, czy jeszcze tak, poruszymy jakieś... Kończymy. To co, życzymy sobie na najbliższy tydzień efektownego zwycięstwa ze Stalą Głowną. Mam nadzieję, że tym razem obędzie się bez jakiejkolwiek kontuzji. I dobrego meczu z Olimpią Zambrów w piątek. Dokładnie, 3 punktów, pewnego zwycięstwa, bez kontuzji, bez głupich kartek. Mam nadzieję, że będzie sporo osób, bo wiadomo, to jest piątek, więc dosyć ciężko, żeby dojechać, jeżeli ktoś pracuje, a mieszka jakieś kilkaset kilometrów od Łodzi, chociaż wiemy o tym, że
sporo ludzi właśnie takie dystanse przemierza, żeby zobaczyć mecz ukochanego Widzewa. No to tak, 3 punkty, kolejne bramki w środku tygodnia. Zaskoczyłeś mnie tym, że ten mecz jest już teraz. Taką informację dzisiaj znalazłem na oficjalnej stronie. No dobra, to w takim razie co? Kończymy. To były rozmowy tylko sportowe RTS. Ja to jestem Pablo, a razem ze mną był Witek. Dzięki, Witek. Dzięki, Pablo. Sława Widzew. Do Widzewa. Do Widzewa.